dobry. Witam serdecznie w nowym tygodniu, 4 października, poniedziałkowy poranek. Bez względu na to, czy znajdziecie czas na wysłuchanie Słowa Bożego i spotkanie ze Słowem Bożym w porannych godzinach, czy też nadszedł już wieczór, zapraszam Was na chwilkę refleksji o naszej wierze w Pana Boga. Wysłuchajcie haseł biblijnych, które są w naszym przewodniku z Biblią na co dzień na dzisiejszy poniedziałkowy dzień. Czytam u proroka Jeremiasza w 2 rozdziale. Obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą. A w czasie swojej niedoli mówią: powstań, wybaw nas. Drugi fragment jest zapisany w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czytając dzisiejsze Boże Słowo, można by powiedzieć, że właśnie usłyszeliśmy biblijną definicję wiary. Choć oczywiście jest ich wiele. Czym zatem jest wiara w Pana Boga? Niektórzy twierdzą, że chodzi jedynie o poznawanie Pisma Świętego, prawd zawartych w Piśmie Świętym. I owszem, znajomość Pisma Świętego jest ważna, ale samo poznanie bez odpowiedniej praktyki w codziennym życiu nie odzwierciedla istoty wiary. Oznacza to, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy w oparciu o obietnice Boże. Wiara jest też przeświadczeniem o praktycznym wpływie Bożej rzeczywistości na nasze życie. A zatem wiara dodaje siły. Wiara wzbudza nadzieję nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Daje perspektywę, że jest w życiu coś znacznie więcej ponad to, co widzimy naszymi oczyma. I o tym przypomina nam dzisiaj prorok. W jego czasach większość ludzi odwróciła się plecami od prawdziwego Boga. Myśleli, że bez Niego można bardzo dobrze żyć i nie zważali na Stwórcę, któremu jako Stworzycielowi przecież musimy wszyscy oddawać cześć i postępować według Jego słów. Oni czuli się całkowicie wyzwoleni i niczym nie związani, aż do czasu niedoli. Jak mówi znane przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Właśnie tak było w ich życiu, kiedy wszystko zaczęło się walić. Wołali szybko do swojego Stwórcy, prosząc o pomoc. Powstań, wybaw nas. A jak jest w Twoim życiu? Bóg pragnie nam pomagać, uwalniać nas od biedy, w którą wpadliśmy. On chce wybaczać nam nasze grzechy, chce podarować nam wewnętrzny pokój serca. Musimy jednak wpierw zrozumieć, że złem jest życie bez Boga. Mówiąc obrazowo dzisiejszym językiem Pisma Świętego, obracanie się plecami do Pana Boga. Musimy wyznać dziś na nowo nasz grzech. Wtedy nasze winy zostaną nam przebaczone, a Bóg będzie przy nas w każdym naszym problemie. Będzie przy nas w każdym cierpieniu. A zatem prośmy Boga o dar niezachwianej wiary. Wiary pewnej i opartej na Jezusie Chrystusie. Wiary, która góry przenosi. Kończąc dzisiejsze krótkie spotkanie ze Słowem Bożym, drodzy, życzę Wam dobrego i spokojnego dnia. I na koniec chciałbym Was zachęcić, abyście zanucili, a może nawet zaśpiewali w Waszych domach jedną zwrotkę pięknej pieśni, 623 w naszych śpiewnikach, pieśni Wierzyć mnie, Panie, ucz.